Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witam was bardzo serdecznie po dwutygodniowej przerwie. No, nie było tydzień temu nie było Geek Factor News. Mam nadzieję, że jakoś to wszyscy przeżyliśmy. Myślę, że tak. Ci z nas, którzy byli w zeszłym roku w Gdańsku albo w okolicach Gdańska, mieli coś na pocieszenie za to właśnie, że nie było najnowszego odcinka Geek Factor News. I to o tym wszystkim oczywiście dzisiaj powiem, jak już widzicie po tytule odcinka, w temacie odcinka. Zaczynamy tradycyjnie od tego, co tam się dzieje ciekawego na tematach wspieraczkowych. W tej chwili no takim ciekawszym tematem jest Heroes of Might and Magic 3, gra planszowa. Mi jest tutaj trudno cokolwiek powiedzieć. Miałem możliwość wypróbowania tej gry, niestety kiedy egzemplarz był tutaj i kiedy można było się mówić na granie, ja niestety nie dałem rady. Gambit wrzucił recenzję prototypu, polecam się z nią zapoznać, jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem tego tytułu. Polecam się zapoznać jeszcze, od momentu jak ja to wrzucam, to zostały, teraz mam, jest czwartek wieczór jak ja to nagrywam i mam 4 dni do końca kampanii, więc jeszcze trochę czas, pewnie będzie jakiś late pledge. Jest olbrzymi sukces. Ta gra to jest w tej chwili olbrzymi sukces na Kickstarterze. Przepraszam za odgłosy w tle, ale mój pies tutaj się wierci. Nie może znaleźć dla siebie wygodnej pozycji. Słuchajcie, cel wynosił 235 188 zł. Uzbierane w tym momencie 11 428 912 zł. Mówię, no niestety nie grałem, nie miałem styczności z ekipą, z Archon, jak to się nazywa? Nigdy nie mogę znać, Archon Studio, więc niestety nie jestem w stanie nic tutaj powiedzieć. Mają za sobą już kilkanaście kampanii, ja wiem, że jest tam troszkę kontrowersji z nimi związanych, trochę więcej tam opowiem przy okazji, albo nie, w sumie nie wypada tak, żebym teraz zaczął, a potem tam odsyła do Q&A, bo w Q&A ktoś się mnie o to też spytał. Ja powiem tak, coś tam próbowałem czytać z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła tego wydawnictwa. Powiem szczerze, to cała historia jest dosyć zagmatwana, w sensie nie, że jest zagmatwana, że nie mogę się doczytać, o co chodzi, tylko że tam jest dużo wątków, tam jest dużo rzeczy na zasadzie takiej, że mamy jakieś gry zostały ufundowane, ale nie wszystkie dojechały, niektórzy czekają ciągle jeszcze na gry z jakiejś tam kampanii, była kolejna kampania i ta dojechała dużo szybciej, ta druga, jakaś tam kampania w ogóle dojechała do sklepów szybciej niż ta poprzednia do wspierających. Dziwne tam rzeczy są poruszane w tych dyskusjach. Jest też istotne to, że niektóre kampanie z tego co wiem przeszły bardzo prawidłowo i wszystko jest tam w porządku. Też nie, ta ekipa się wymienia, oni zmieniali nazwę, ale też nie zmieniali nazwy, znaczy tak można się domyślić, że nie zmieniali nazwy tylko dlatego, że się coś brzydkiego wokół nich zaczęło dziać, tylko tam się faktycznie ta ekipa zmieniała, jeśli chodzi o skład osobowy. Więc ja powiem wam tak, to jest taki temat, gdzie ja naprawdę wolałbym tutaj nie wyrokować, nie chcę wam mówić, jasne, wspierajcie, nie uważajcie, bo ta firma może być B. Ja bardzo gorąco polecam po prostu na własną rękę się przejście na BGG, tam można znaleźć dużo wątków opisanych na ten temat, na grupie Gry Planszowe na Facebooku ktoś to poruszył, więc sami zadecydujcie, tak? Zobaczcie recenzję Gambita i sami, przepraszam, tutaj zdecydujcie, czy jesteście skłonni zaryzykować, czy nie. Ja wiem, to jest Kickstarter, to jest zawsze ryzyko i mówię, ja tutaj po prostu absolutnie nie chciałbym wam sugerować czegokolwiek, bo po prostu tam się za dużo działo po drodze, żeby móc powiedzieć jednoznacznie, że to, że się zachowali jakoś w sytuacji A, to teraz zachowają się tak w sytuacji B. To no nie ma tego przełożenia w mojej ocenie, na podstawie tego wszystkiego, co ja przeczytałem. Ale na pewno no, nie jest to takie też super wszystko tutaj kolorowe, więc trochę tam bym się jednak polecał wczytać. Ale mimo wszystko bardzo gratuluję ekipie, no olbrzymi sukces osiągnęli. I powiem tak, pomimo recenzji Gambita, bardzo chętnie się tej grze przynajmniej ją wypróbuję, jeżeli się pojawi, jak już się pojawi po polsku. Dobrze, co jeszcze chciałem powiedzieć? Nawiązałem współpracę z Plancheo. Spotkałem się z ekipą z Plancheo właśnie na festiwalu Alegramy i udało nam się dogadać na zasadzie, jeszcze nie dogadaliśmy wszystkich szczegółów, ale generalnie w jakiś tam sposób będziemy sobie nawzajem, będziemy ze sobą współpracować, będziemy sobie partnerować, moje tam filmy jakoś tam będą, może nie wiem czy wyszczególnione, czy po prostu tam będą, mówię, tam różne szczegóły są tutaj do dogrania, natomiast mamy parę fajnych pomysłów na treści, które mogą się u mnie na kanale pojawić, które też będą potem fajnie promowane na samym Plancheo i które będą
będą też na plansze i które też tam będzie można znaleźć. Jest to i one powstaną w ogóle we współpracy z całą tą ekipą. Ekipa jest mega sympatyczna, bardzo pozytywna i teraz jest fajna taka rzecz, że ja na przykład w ogóle, dlaczego się zdecydowałem w ogóle na współpracę z Plansheo i dlaczego chciałem z nimi do nich zagadać, chciałem z nimi coś więcej porobić, bo ja sam zacząłem z tego naprawdę bardzo często korzystać. Ja już przestałem niestety korzystać z kalendarza premier i zapowiedzi z nadplanszy, już teraz korzystam tylko z Plansheo i to nie chodzi o to, że coś mam do ekipy z nadplanszy, absolutnie nie. Bardziej chodzi o sposób, w jaki jest to wszystko podane. Bardziej mi się to podoba, jak to wygląda na Plansheo, więc teraz zaczęli na współpracę z BGG, więc dużo się dzieje fajnego tam i myślę, że to partnerstwo będzie korzystne i dla mnie, i dla was, i dla samego Plansheo. Mam nadzieję, że będzie korzystne dla Plansheo, bo jakby się okazało, że dla nich to nie będzie korzystne, to trochę przykro. Ale myślę, że tak, myślę, że z tego po prostu powstaną fajne rzeczy przede wszystkim dla was, drodzy widzowie i słuchacze. To jest to. Coś przyszło do recenzji. Moi drodzy. Dajcie mi to. O. Zatoka Kupców. Zagrałem sobie w to na Galacticonie. Bardzo mi się spodobało. Cholernie sympatyczna, bardzo łatwa, wbrew pozorom gra, która ma srogą asymetrię. Nie? No to jest asymetryczna gra po bandzie. Temu się nie da zaprzeczyć. Dobrze, co jeszcze chciałem wam powiedzieć w ramach ogłoszeń parafialnych? Nie wiem, jak teraz będzie z Gigfa, który jest w grudniu, jeśli mam być brutalnie szczery, bo jest dużo rzeczy do ogarnięcia dla mnie. Ja mam olbrzymią ilość tytułów do ogrania, już nie aż tak bardzo, chociaż też trochę, ale bardziej do nagrania, do zmontowania, do poukładania tego jakoś, żeby to opublikować. I marzy mi się, żeby zrobić to tak, żeby móc 23 grudnia wyłączyć kompa i w sensie nie myśleć o montowaniu, o nagrywaniu przez przynajmniej 2 tygodnie, 3 tygodnie, byłoby to bardzo miłe. Powiem wam szczerze, że byłoby to bardzo miłe, gdyby się tak udało zorganizować. A żeby móc to zrobić, to muszę teraz, to naprawdę muszę każdą wolną chwilę, a mówię, ja też nie chcę się zajechać do świąt, więc muszę to sobie mądrze poukładać i będzie to pewnie, mówię, to może oznaczać, że przed będzie teraz do świąt, będzie co drugi odcinek, będzie co drugi piątek będzie Geekfactor News, jeszcze nie wiem, ale w razie czego będę oczywiście o tym informował na Geekfactor, na Facebooku Geekfactor i na YouTubie. A póki co tyle z ogłoszeń parafialnych i myślę, że możemy przejść do tematu odcinka. Na temat odcinka, moi drodzy, czyli festiwal Alegramy. Matko Bosko, jak ja się tam świetnie bawiłem. Nie mogłem tam niestety być cały czas, obowiązki wzywały, ale po prostu byłem pod olbrzymim wrażeniem przede wszystkim tego, jak to zostało wszystko zorganizowane. Gdybym nie wiedział, w życiu bym nie podejrzewał, że ta impreza została zaplanowana, zorganizowana, przygotowana, wypromowana w ciągu chyba niecałych 2 miesięcy od momentu, jak został odwołany festiwal Gramy. To jest po prostu coś niesamowitego, że to się udało zrobić. I to się udało zrobić tylko i wyłącznie dzięki niesamowitej po prostu organizacji ze strony sklepu aleplanszówki.pl, który to zorganizował ze swoimi partnerami, ale też ze strony przede wszystkim wydawców, którzy się bardzo szybko zdecydowali, że chcą tam być, chcą się tam promować. No i oczywiście was, drodzy gracze, was, to wy po prostu stwierdziliście, tak, my chcemy ten konwent, tak, my tutaj wpadniemy, my tam przyjedziemy, my tam po prostu będziemy chodzić, my tam będziemy grać, my tam będziemy kupować, to jest potrzebne, my chcemy mieć na północy coś takiego. Wyście zareagowali super, pojawiliście się tam, zajmowaliście stoliki cały czas, byliście po prostu, staliście na prelekcjach, bo nie było miejsca, żeby usiąść. Po prostu byliście fenomenalni i, że tak powiem, myślę, że to wszystko generalnie zdało egzamin. Było bardzo, bardzo dużo wydawnictw i to naprawdę, naprawdę takich, słuchajcie, topowych. Nie wymienię teraz oczywiście wszystkich, ale był What the Frog, Moria Games, Rebel, który miał Frostpunka po polsku, słuchajcie, rozłożonego, a mi się nie udało w to zagrać i jest mi bardzo smutno z tego powodu. Była Galacta z po prostu olbrzymim stoiskiem, jak zwykle fantastycznie przygotowanym. Można zresztą tam było spotkać różne znane osobistości ze świata gier planszowych. Było Lucrum Games, Awaken Realms się pojawiło z Lords of Ragnarok. Ponownie, nie udało mi się to zagrać, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że Lords of Ragnarok na pewno się na kanale pojawi. Była właśnie ekipa z Plansheo, która prowadziła różne ciekawe konkursy, żeby można było wygrać krówki, czy
tam torby, przepraszam, ja nawet wygrałem torbę, żeby nie było, więc po prostu było fantastycznie, bardzo dużo pozytywnej energii od nich biło, tak samo jak od ekipy z Red Revenant, które mieli bardzo ładne, podświetlone stoisko, które zwracało uwagę na dzień dobry, jak tylko ludzie wchodzili, widzieli to stoisko i prezentowało się to po prostu pięknie. Mieliśmy, słuchajcie, UV Games, była nasza księgarnia, była Czacha Games ze swoimi nowościami, był Portal, były Lucky Ducky, byli Phalanx, no po prostu wydawcy, wystawcy się po prostu zjawili na potęgę, to wszystko wyglądało niesamowicie profesjonalnie, mówię, to nie wyglądało jak konwent zorganizowany na ostatnią chwilę. Olbrzymia gralnia, która się wypełniła błyskawicznie. Momentalnie wszystkie stoły były zajęte i ludzie po prostu siedzieli i grali przez cały dzień. Podejrzewam, że przez całe dwa dni, no mówię, mnie niestety drugiego dnia nie było. Ekipa, która tam pracowała na wypożyczalni, miała pełne ręce roboty, co było po nich widać, że na koniec już mieli naprawdę już jest fajnie, fajnie, ale mój Boże, jak ja jestem zmęczony, zmęczona. Było bardzo dużo ciekawych prelekcji. Ja niestety nie byłem na żadnej prelekcji, byłem na dwóch prelekcjach, ale to były prelekcje, które prowadziłem. Jedna prelekcja to był konkurs wiedzy planszówkowej, który prowadził Ignacy Trzewiczek, a w konkursie brałem udział ja i brał udział Gambit, to był Geek Factor kontra Gambit, kto wygrał, no i słuchajcie moi drodzy, wygrał. Oprócz tego była prelekcja, gdzie ja i Gambit rozmawialiśmy o tym, jak wygląda współpraca recenzencka, jakie tam są wyzwania, jakie są problemy, jakie są korzyści z tego, troszkę o, że tak powiem, mrokach, ale też troszkę o blaskach tego wszystkiego, jak to tam z naszego punktu widzenia wygląda, i również tam zaprezentowaliśmy topkę gier, gdzie ten drugi się myli, czyli Gambit mówił 5 gier, gdzie ja moim zdaniem gadam bzdury, ja mówiłem 5 gier, gdzie Gambit moim zdaniem nie zna się w ogóle. I jeśli mam być brutalnie szczery, nie gadałem jeszcze o tym z Gambitem, więc to będzie zabawne, ale jeśli mam być brutalnie szczery, ta część, gdzie rozmawialiśmy o współpracy, mi się nawet bardziej podobała. Jakkolwiek uwielbiam robić topki z Gambitem, jest po prostu topki z nim to jest jeden z moich ulubionych materiałów, które raz na jakiś czas lubię kręcić na kanał. Ale mimo wszystko ta część, gdzie rozmawialiśmy o współpracy i widownia się zaczęła dokładać i zadawać nam pytania, ta część mi się jeszcze bardziej podobała i wręcz miałem takie, kurde, aż nie chcę tej topki zaczynać, bo chcę dalej rozmawiać z widownią i chcę dalej sobie z Gambitem omawiać właśnie, jak to mogłoby wyglądać. Więc energia była niesamowita. Ogólnie bardzo dużo pozytywnej energii, cholernie dużo pozytywnej energii na mnie spłynęło. To, ile osób do mnie podeszło, żeby przybić piątkę, żeby pogadać, żeby zrobić zdjęcie. No po prostu niesamowita sprawa, a najprzyjemniejsza rzecz bezapelacyjnie, która mnie spotkała na całym konwencie, to było w niedzielę rano, kiedy wszedłem do sali, gdzie rządziło wydawnictwo Trefl, które też swoją drogą miało niesamowite stoisko, tam też full profeska. Mówię, no okej, może trochę mniejsze niż jak to przeważnie mają na festiwalu gramy, ale jeśli chodzi o poziom wykonania, poziom przygotowania, tak samo dobry. I wszedłem do sali, gdzie Trefl zorganizował taką strefę do konstruowania. Trefl ma w swoim portfolio takie klocki, z których można budować różne rzeczy, ale nie takie klocki, to nie są klocki Lego, to są takie małe cegiełki, tam jest taki klej, tam są patyczki, można sobie faktycznie sobie zbudować murek, zbudować domek, ale tak faktycznie jakby cegiełka po cegiełce, jest to świetnie to wygląda, mamy coś takiego z Basią w ogóle w domu. I tam właśnie były tak rozłożone te wszystkie takie stoiska i tam sobie dzieciaki siedziały i sobie to konstruowały albo same, albo z rodzicami, albo właśnie pod czujnym okiem Agnieszki z wydawnictwa Trefl. Fenomenalna sprawa. Ja wchodzę, słuchajcie, do tej sali, to był pierwszy z tego dnia, kiedy w tej sali byłem. Wchodzę tam, żeby się przywitać z Agnieszką. I zanim w ogóle zdążyłem cokolwiek powiedzieć, zanim zdążyłem się zatrzymać, jak wszedłem do tej sali, podszedł do mnie taki mały chłopak o imieniu Filip, który powiedział do mnie: dzień dobry, a proszę pana, a wczoraj mój tata oglądał pana na telefonie. I słuchajcie, wszyscy dorośli się tam zaczęli śmiać, ja się zacząłem śmiać. I naprawdę to było tak, i był fajny chłopak, naprawdę fajnie tam sobie konstruował i pogadałem sobie z nim chwilę, cholernie sympatyczny. Z jego mamą sobie zrobiłem zdjęcie, niestety z tatą, który oglądał mnie na telefonie, się nie spotkałem. Jego żona do mnie, rozmawiałem z jego żoną i zrobiłem sobie z nią zdjęcie i ona powiedziała, że ona mnie nie ogląda, ale zrobi sobie ze mną zdjęcie, żeby wkurzyć swojego męża. No po prostu to mnie to rozwaliło, no to mnie tak
rozwaliło, że ja chodziłem potem uśmiechnięty przez cały dzień, więc dobra, tego samego dnia moja córka miała urodziny i była impreza urodzinowa, więc to też się troszkę przyczyniło do mojego uśmiechu, ale generalnie sam ten fakt był warty, wszystkiego, nie? Takie chwile są warte znoszenia tego bagna, które tu czasami mam, z którym się czasami trzeba mierzyć, jak się jest osobą poniekąd publiczną i tak dalej, no takie chwile to rekompensują wszystko, więc bardzo dziękuję rodzince Filipa i Filipowi za to, czego ewidentnie tak bardzo potrzebowałem wtedy, było to przepiękne. Więc jeśli chodzi o to, co się będzie działo za rok, tego nie wie nikt dokładnie, ale jeżeli cokolwiek, ale planszówki nie wymyślą za rok, ja tam będę. bo to po prostu było... To było piękne święto dla graczy na północy i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz. I teraz chciałbym wam powiedzieć, zamieniłem parę słów z różnymi wydawcami i bardzo was zapraszam do tego, do teraz serii krótkich wywiadów, które przeprowadziłem z Marcinem z Ale Planszówki i z przedstawicielami niektórych stoisk. Dla osób, które nie oglądają, tylko słuchają, to będą tam Zosia i Michał z wydawnictwa Lucky Duck Games Polska, będzie Kajtek z wydawnictwa Phalanx, będzie Marcin z Ale Planszówek, tak jak mówiłem, będzie Maciej, przepraszam, z wydawnictwa Rebel i będzie Paco z wydawnictwa Portal. Więc teraz zapraszam do słuchania krótkich wywiadów z nimi i zobaczcie, co oni sądzą na temat tego, co oni w ogóle promowali na swoich stoiskach, jakie gry tam promowali, co oni sądzą o tej imprezie i czy można się ich spodziewać za rok. Tak, jestem bardzo zadowolony. W zasadzie mnie znasz, to wiesz, żebym inaczej nie powiedział, gdyby było, tak by nie było, więc naprawdę na razie jest bardzo mega, bardzo fajnie. No co mogę wam powiedzieć? Mamy 2500 osób po pierwszym dniu, na pewno. Nie mamy wszystkich kiców zbliżonych i ostatniej sprzedaży, tam z ostatnich 3-4 godzin. No to jest coś, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło i cieszymy się, no jest już drugi dzień, zobaczymy ile dzisiaj będzie osób, ale jest naprawdę fajnie. Nie chcieliśmy na tym stracić, ale nie widzieliśmy jak będzie, ale najważniejsza była ta inicjatywa oddolna, jak usłyszeliśmy od ludzi, kurczę, 3 lata na północy nic się nie dzieje, zmieńmy to, zróbmy coś i zadaliśmy to pytanie ludziom i ludzie tak zareagowali, no stwierdziliśmy, kurczę, to trzeba to zrobić, a obojętnie co by się działo, to trzeba zareagować i taką imprezę zorganizować, więc to było dla nas takie najważniejsze. Zrobić, bo ludzie chcieli, nie było nic na północy, mamy tylu tutaj graczy wychowanych, tak? Mamy tylu recenzentów, patrzymy na południe, które jest takie cudowne, a i tyle tych imprez jest, a u nas nic nie ma, no musieliśmy to zmienić. No. Nie jest to tego pewnie formatu co ta impreza, ale 2500 w tak krótkim czasie z tak fantastycznymi ludźmi, mamy fantastyczne wydawnictwa, mamy bardzo dużo recenzentów, mamy osoby, które w środowisku graczy, mamy Ignacego, który przyjechał i robił kolekcję, mamy Kwapińskiego, tak? No, więc okazuje się, że oni chcieli tu przyjechać. Ja? Bardzo, bardzo to fajne. Reakcja dodawców była super. To znaczy, że ten czas był krótki. Nie pamiętam ile tego było, czy to było 1,5 czy 2 miesiące, ale nie dłużej. Ale wydawcy sami się zgłaszali. To też było niesamowite, że oni powiedzieli, że oni tutaj chcą być. Tak? Jeszcze nie widzieli do końca, jak to będzie wyglądało, ale oni już chcieli tu być. Więc ten odzew wydawców też był niesamowity. Chyba chcieli tutaj po prostu być na tej północy, więc to też fajnie wyszło. Jedno z drugim się połączyło. Jeszcze chciałbym podsumować najpierw to, co się dzisiaj zakończy i chciałbym, żeby to wszystko się udało i chcę wracać do pracy, żeby to właśnie było jak na najwyższym poziomie. Chcielibyśmy zrobić drugą edycję, to wiemy i zrobimy wszystko, żeby była, tak? No nie wyobrażam sobie w zasadzie na teraz, żeby tej drugiej edycji nie było. Po pierwszym dniu jesteśmy super zadowoleni. Było mnóstwo ludzi, mieliśmy non-stop zajęte stoliki, ludzie bardzo się cieszyli, że mogą sobie tutaj zagrać i my się też mega cieszymy, że jesteśmy w innej części Polski niż do tej pory. Z tytułów, którymi my się najbardziej cieszymy i wydaje mi się, że ludzie też się cieszą, że to już przyszło, to są nasze nowości, które będą miały premierę dopiero w przyszłym tygodniu, ale już udało się je dostać na ten event. To są Skymines, które co prawda są ciężką grą i nie, to trzeba wiedzieć, żeby chcieć w nią zagrać, że to jest coś. Natomiast Redlands to jest pojedynkowa karcianka, która zdecydowanie bardziej jest taka, łatwiej ją wyjaśnić na evencie. No i oczywiście Flamecraft, który co prawda już jest dostępny, ale jak się go zobaczy, to
robi na pewno większe wrażenie. Jak najbardziej wybieramy się na następne eventy. Jeśli ten będzie powtarzany albo któryś inny pojawi się tutaj na północy, to jest dla nas kawałek, bo część ekipy jedzie z Krakowa, a część z Warszawy, więc to też już dużo łatwiej i na pewno będziemy chcieli się pojawiać. Jak tylko organizatorzy ogłosili, że odbędzie się ten konwent, no to my byli w zasadzie pierwszego dnia wiedzieliśmy, że chcemy tu być, chcemy tu przyjechać. Dawno nie było żadnej od 3 lat w zasadzie imprezy na Pomorzu. Wiedzieliśmy, że ludzie jakby bardzo tutaj chcą tego typu eventu, że tu jest duże środowisko graczy i w zasadzie no my, tak jak powiedziałem, od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy być, zadeklarowaliśmy się, że na pewno będziemy, no i jesteśmy. Ludzi jest całkiem sporo, wiem, że jakby trzeba było naturalne ograniczenia wprowadzić co do liczby uczestników w pewnym momencie, bo obiekt ma taką jakby przepustowość, jaką ma, ale i tak jestem pod wielkim wrażeniem, jak to zostało szybko i sprawnie zorganizowane, bo zrobić taki duży event 2 czy 3 miesiące, no to nie jest łatwa rzecz. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością ludzi, taką pozytywną energią i tym, jak ludzie jakby pragną tego spotkania z innymi graczami, z wydawcami, chcą przyjść, pogadać, zobaczyć, obejrzeć gry. Także jestem pod super wrażeniem i widać, że w Gdańsku, czy w ogóle tutaj jakby na Pomorzu brakowało tego typu imprezy. No, jakby wydawcy jak zwykle bardzo prężnie jakby się stawili, sporo też fajnych promocji, co jest też ważne dla graczy, sporo fajnych ofert, dużo stolików, tak że ludzie mogą sobie pograć zarówno u wydawców, ale też w ogromnym i fajnym Games Roomie. Także no, myślę, że też tak jak goście czy odwiedzający stanęli na wysokości zadania przychodząc licznie, tak jakby wydawcy też myślę, że tutaj przyjechali w pełnym jakby w pełnej klasie i chyba wszyscy mogą być zadowoleni. Myślę, że na pewno będziemy zainteresowani, żeby przyjechać na wszystkie tego typu imprezy na Pomorzu. Na każdą większą imprezę tak naprawdę zawsze jesteśmy chętni, nie odmawiamy. Jeśli zostaniemy tylko zaproszeni, to na pewno chętnie pojedziemy na północ znowu tutaj przywitpiony ze wszystkimi. No jest świetnie, lepiej być nie mogło. Tłumy dopisują, mnóstwo fanów, mnóstwo graczy. Widać to też przy stolikach, że ludzie grają, że to są gracze, że to nie są ludzie z ulicy, nazwijmy to. Chociaż takich też nie brakuje, to jednak przy moich stawach trafiali się sami tacy, którzy znali już dobrze gry. Stoliki cały dzień zajęte, przy kasie kolejka, no lepiej być nie może. Przede wszystkim mamy ze sobą Huanga, czyli grę jeszcze przed kampanią, a co dopiero przed premierą. Huang to nowe wydanie gry Rainera Knizi, które zostało wydane po angielsku pod tytułem Yellow and Yangtze, w Polsce jeszcze nie zostało wydane. My tę grę chcemy odświeżyć, chcemy wydać na nowo, w nowej szafie graficznej i z 3 zupełnie nowymi dodatkami, które w poprzedniej wersji nie zostały wydane. Znaczy, ja mogę mówić za siebie, ja będę tu na 100%, czy z Falanksem, czy przyjdę sam jako gość, ale mam nadzieję, że przyjedziemy z taką samą ekipą i z taką samą webową chęcią, bo jest to chyba najlepsza impreza planszówkowa na północy. Ja miałem relacje, które były nie tylko od nas ze stoiska, ale także od ludzi, którzy po prostu są mi znajomi, którzy przyszli. I przede wszystkim mnóstwo ludzi. Jestem ja pod ogromnym wrażeniem, bo jest dzisiaj niedziela, a przeszedłem się po raz pierwszy. I jak można było w 2 miesiące w takiej szkole po prostu zrobić po prostu bardzo fajny event, który my mówiliśmy konwent, ale tak naprawdę festiwal gier planszowych. Wiesz, to dla mnie personalnie to jest ważne, bo ja organizując wcześniej festiwal Gramy, wiedząc o tym, że jakby nie będzie tego festiwalu, no my wiemy, że tak naprawdę na północy Polski to się za dużo nie działo. Był festiwal, były targi, ale tak naprawdę dużo więcej jakichś festiwali planszówkowych się nie odbywało. Były małe imprezy, natomiast dzięki tej sytuacji, takie mam wrażenie, dzięki temu zamieszaniu mamy dodatkowy event. Wszyscy się cieszymy, bo każdy to zyskuje. Dokładnie, to co, za rok festiwal Gramy wiosna, festiwal Ale Gramy jesień, czy jeszcze jakoś inaczej, jak to widzisz, jak widzisz przyszły rok? Ja w ogóle jedną bardzo ważną rzecz muszę powiedzieć, bo ja już nie jestem festiwalem Gramy. To jest jakby ostatecznie ważna rzecz, bo ja już nie koordynuję festiwalu Gramy, ja już nie jestem także w strukturach festiwalu Gramy. Ja natomiast mogę zdradzić, że event na kwiecień się szykuje, duży, na hali Gdynia Arena, natomiast jeszcze zostawiamy małą tajemnicę, co to będzie, jak to będzie zorganizowane, natomiast możecie to połączyć na przykład z okrągłą rocznicą, nie wiem, Disneya albo jakąś inną okrągłą rocznicą loga na koszulce, którą właśnie mam. No to jest mój pierwszy raz, więc jestem naprawdę zadowolony z tej imprezy bardzo. No właśnie, bardzo lubię takie imprezy. Czuć taki fajny powiew świeżości, widać, że ludzie chcą, ludzie potrzebują tutaj takich festiwali planszówkowych. No i klimacik jest fajny, tak? Rodziny, dzieci, dużo graczy, no genialne, naprawdę genialny festiwal, nie? Czyli jesteś zadowolony? No bardzo, ja chcę tego więcej, tak? Ja tu przyjeżdżam za rok, dobra. Melduję się, oczywiście, że tak. No
Generalnie jest tak, że ostatnimi czasy jest, no nie ukrywajmy, wysyp gier i również u nas, tak? Gdzieś tam tydzień w tydzień wychodzi nowa gra i naprawdę staramy się wszystko pokazać, co tylko możemy. No niestety liczba stolików jest ograniczona, liczba ludzi jest ograniczona z naszej strony, więc próbujemy, tak? Ale tutaj proszę siadać na dwóch stolikach, ostatnia wiadomość, Suburbia, takich gier euro. Nie możemy pokazać tych cięższych gier typu Ark Nova, bo wiadomo, to jest dłuższa gra, no i jednak no, zajęlibyśmy cały stolik na 3 godzinki spokojnie, nie? Plus może 2 stoliki, ale... No tak, bo tak wiadomo. Słuchajcie, też z góry mówię, jeżeli to oglądają inni wydawcy, czy inne osoby, które tam były, przepraszam, że nie miałem czasu zagadać ze wszystkimi, przywitać się ze wszystkimi, nagrać rozmów z innymi, to naprawdę to jest tylko i wyłącznie związane z tym, że miałem tam w tym roku cholernie mało czasu, bo w sobotę jak przyjechałem, to byłem umówiony na rozgrywkę w Merchants of the Dark Road z Gambitem i z jednym z moich patronów, Jackiem. Jacek super facet, Gambit wiecie tak sobie, ale generalnie gra była niesamowita, gra mi się bardzo spodobała. Nie chcę więcej w to grać z Gambitem, bo za bardzo ze mną wygrał, bolało mnie, ale generalnie gra jest świetna. Jeżeli ona w końcu wyjdzie po polsku, to bardzo polecam się tym zainteresować, aczkolwiek zagrałem wersję Deluxe. I teraz mój problem polega na tym, że Gambit ma wersję Deluxe i jakby ja mam coś takiego, że jeżeli zagram wersję podstawową, a potem... jak zagram wersję podstawową, to często mam tak, nie potrzebuję wersji Deluxe, po co mi, to co mam mi wystarczy. I to jest przeważnie prawda. Ale jeżeli widzę od drugiej strony i zagrałem wersję Deluxe najpierw i teraz mam sobie wyobrazić, że schodzę do tej wersji retailowej, troszkę smutek mnie ogarnia. No ale powiem wam tak, mechanicznie ta gra się i tak broni. Więc okej, no wersja Deluxe będzie wypasiona, będzie wyglądała przepięknie, ale i tak wykonanie tej gry, nawet w tej wersji retailowej, będzie dobre przynajmniej, wręcz bardzo dobre, ale mówię, przede wszystkim gra się broni, bardzo, bardzo się broni mechanicznie. Po tej rozgrywce miałem dosłownie chwilę, żeby sobie jeszcze tam coś odświeżyć, przypomnieć sobie przed prelekcjami. Potem mieliśmy od razu rozgrywkę z patronami, którzy akurat wpadli nas odwiedzić. I to był koniec pierwszego dnia. A drugiego dnia, tak jak mówię, moja córka miała urodziny i mieliśmy całą rodzinę tutaj w domu, a sam konwent był też do 17 tylko, więc ja generalnie byłem tam rano od 9, ale dosłownie byłem tam na 2 godzinki, żeby cokolwiek nagrać z tych przebitek, które widzieliście, ci co oglądają, cokolwiek z tych rozmów, żeby cokolwiek właśnie mieć jakieś wypowiedzi do tej tutaj mini relacji, którą ja tutaj zrobiłem. No bo niestety po prostu mówię, miałem tak mało czasu, że no nie byłem w stanie dosłownie nic innego zrobić. Mam nadzieję, że mi darujecie, mam nadzieję, że za rok będę tam gdzieś naciskał, nie trzeba, żeby za rok może to było zorganizowane, może troszkę w innym terminie, żeby nie kolidowało z urodzinami moich dzieci, ale to jakby wiecie, no Boże, no tak już jest. Co jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić ekipę z Angry Board Gamer, z Igrania w Lochu, masę ekip z Planszeo, z Fani Gier, z bydgoskiej grupy Gramy, Boże, nie pamiętam, Marcin, jak się ta swoja grupa nazywa, zapomniałem, przepraszam, już tego było tyle, że po prostu mówię, no nie byłem w stanie spamiętać wszystkiego. Ja możecie, niektórzy z was, którzy mnie tam spotkali, jak rozmawiałem z wami, to ja się mogłem wydawać obecny, ale mówię, to był taki po prostu szał, że ja gdzieś tam byłem, dryfowałem po prostu w przestrzeni. Natomiast bardzo gorąco pozdrawiam super, bo zwłaszcza Angry Board Gamer i Granie w Lochu się mocno przyczyniły też przy organizacji, przy promocji tego wszystkiego. Mieli bardzo fajne stoły, co jest swoją marką dobrym pomysłem, ja na to nie wpadłem. Angry Board Gamer miał świetny pomysł i Granie w Lochu też, żeby zorganizować sobie stoł, gdzie można było sobie z nimi zagrać. I to jest fajny pomysł i może ja coś takiego wymyślę na za rok. Więc bardzo gorąco pozdrawiam, było fajnie, były strefy, była strefa prototypów, no po prostu figurki pomalowane, to jest pełen czat, co tam się działo. To jest niesamowite gratulacje. Ja bardzo często, jak mówiłem o tym wydarzeniu przed, to podkreślałem to, że super, że to się udało zorganizować w tak krótkim czasie. I jak na coś, co się organizuje w tak krótkim czasie, wyszło to super. Ja już nawet nie chcę tego dodawać, bo to już nieważne, w jakim czasie to byłoby zorganizowane, czy nie. Po prostu tak, jak to było, było super. Naprawdę, jak wy byście mieli rok na organizację tego i zrobilibyście to, co myśmy tam dostali, nic bym nie powiedział, słowem się nie zająknął, że coś było nie halo, bo to tak czy siak, nieważne ile czasu było, poziom był po prostu turbo profeska. Tyle, moi drodzy, tyle słów, tyle parę, tyle, tyle mnie, dla, dla, dla.
tyle moi drodzy, nic więcej na temat Ale Gramy nie mam do powiedzenia, oprócz tego, że do zobaczenia za rok. Newsy tutaj, słuchajcie, za dużo nie będę miał, bo wbrew pozorom się przez ostatnie dwa tygodnie za dużo nie wydarzyło, natomiast wydarzyły dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, Bob Chapek jest gościem, który jest w tej chwili prezesem Disneya. Zastąpił jakiś czas temu Boba Igera. I teraz jest podmianka z powrotem. Bob Chapek odchodzi, a Bob Iger wraca przynajmniej na 2 lata. Tak jest powiedziane, że Bob Iger wraca na 2 lata, żeby mogli znaleźć kogoś nowego. No i teraz dużo ludzi spekuluje, co to może oznaczać dla produkcji, które znajdziemy, które dla tego wszystkiego, co teraz Disney robi, a Disney robi teraz prawie wszystko, tak? Bo Disney ma Marvela, Disney ma Gwiezdne Wojny, Disney ma Disneya, czyli Pixara, wszystkie filmy animowane. Mówiąc Marvela, przypominam wam, że mają też 20th Century Fox, czy tak jak się teraz to nazywa, 20th Century Studios, więc bardzo dużo rzeczy Disney ma. I teraz niektórzy się zastanawiają, że może, bo umówmy się, ostatnie parę lat, ostatnie 2 lata tak naprawdę, jeśli chodzi o Disney+, no sporo osób wyraziło, jakby to powiedzieć delikatnie, srogie niezadowolenie z tego, co tam można było na Disney+ zobaczyć. Mam tu na myśli takie produkcje jak The Book of Boba Fett, jak Obi-Wan Kenobi, jak She-Hulk. No generalnie sporo osób zwróciło uwagę, że takie rzeczy są, no, troszkę odstają od poziomu reszty i ludzie teraz, niektórzy zobaczyli, że dobra, że odchodzi Bob Chapek i teraz wraca wraca Bob Iger, to może będzie jakby powrót tego samego dobrego czy coś takiego. Natomiast no, muszę tutaj ostudzić zapały wszystkich, ponieważ to, co my teraz oglądamy na Disney+, w tym właśnie takie rzeczy jak She-Hulk, w tym takie rzeczy jak National Treasure nadchodzący, czy właśnie Obi-Wan Kenobi, to są wszystko konsekwencje decyzji podjętych jeszcze właśnie za czasów pana Boba Igera. Pan Bob Iger ewidentnie jest gościem, któremu nie przeszkadza to, że bierze się, że zamiast stworzyć nowe, fajne historie i w znanym nam świecie z ciekawymi postaciami, z nowymi ciekawymi postaciami, to oni wolą po prostu babrać w przeszłości, zmieniać to, co było kiedyś, zmieniać to, co myśmy lubili za młodu, no bo trzeba to dostosować do naszej współczesnej widowni, jak to mówi jeden z moich ulubionych youtuberów zagranicznych, Critical Drinker. No więc to nie jest tak, że właśnie, że ta zmiana to może, że może oznaczać poprawę jakości. Nie, wręcz przeciwnie. Bob Chapek, właśnie był tego typu osobą, która była przede wszystkim zorientowana na kasę, tak? Czy nam się coś opłaca, czy nie? A jak się czyta niektóre informacje na temat tego, ile widowni stracił Netflix w jakimś tam czasie, różne inne doniesienia, no to niestety na tym całym takim ostatnio, jak to się mówi potocznie, woke podejściu tych wszystkich wytwórni filmowych, te wytwórnie filmowe zaczynają trochę na tym tracić. Bo wbrew pozorom, to nie jest tak, że ludzie mają coś do, wiecie, do równości, tolerancji i tak dalej. Nie, nie, nie. Ale ludzie nie zawsze reagują pozytywnie. Dziwne, prawda? Nie zawsze reagują pozytywnie na to, jak ktoś im na siłę wpycha, wiecie, pouczanie, moralizowanie, wiecie, prawienie kazań, współczesną politykę, współczesne kwestie społeczne na siłę do po prostu seriali czy filmów stricte rozrywkowych, takich jak rzeczy ze świata Gwiezdnych Wojen i rzeczy ze świata Marvela. Niektórzy ludzie na to reagują negatywnie, jak się okazuje, tak? Więc fakt, że zaczynają odchodzić, to Bob Chapek miał szansę być tą osobą, która właśnie zareaguje, dobra, może troszkę zbastujmy z tym wszystkim i na razie się skupmy na tym, żeby opowiedzieć dobre historie, ciekawe historie i bez po prostu zabawy w tę niepotrzebną politykę i kwestie społeczne. Nie, na pewno przyczynił się też do tego olbrzymi sukces filmu Top Gun Maverick, który właśnie nie bawił się po prostu w moralizowanie, nie bawił się w politykę, po prostu był dobrym filmem, który opowiadał ciekawą historię, który miał różnorodną obsadę, ale gdzie nie gadaliśmy w co drugiej scenie o tym, jak różnorodna jest ta obsada i jak dobrze jest, że ona jest różnorodna. Ona po prostu była różnorodna, oni po prostu byli fantastyczni, nie dlatego,
że nie dla, ten gościu nie był fajny dlatego, że ma taki, a nie inny kolor skóry i tak dalej. On był fajny, bo był fajny, bo był zarąbistym pilotem i był zdolny i dlatego chciałem gościa oglądać. Rozumiecie, nie? I to był tego rodzaju film, czyli tak można by wręcz już teraz powiedzieć w takim starym stylu. I ludzie na to zareagowali niesamowicie, ludzie po prostu poszli na to do kina i to zarobiło ponad miliard dolarów. Więc myślę, że właśnie Bob Chapek chciał iść w tym kierunku, a fakt, że teraz go wywalili i wracają do Boba Igera, no to znaczy, że Disney chyba będzie jednak chciał dalej brnąć w to, co robił. Te wszystkie recenzje, które były, opinie o She-Hulk, dalej będą udawać, że nie istnieją. To samo, co mówią o tym, o pierścieniach władzy, prawda, to też jest wszystko. Te wszystkie negatywne recenzje to są tylko i wyłącznie rasistowskie i seksistowskie trole, przecież, a nic z tych rzeczy. No, ja zawsze staram się pozostać optymistą w tym całym, w tym wszystkim, no, ale jest to coraz trudniejsze, powiem wam szczerze. No, ostatnio jest to coraz trudniejsze, a tego typu decyzje wcale mnie nie napawają optymizmem, wręcz we mnie te resztki optymizmu zabijają. Więc to była jedna z ciekawszych rzeczy, która się wydarzyła. Druga rzecz to jest taka, że Quentin Tarantino teraz promuje swoją książkę, więc się porusza po różnych podcastach. No i parę rzeczy w temacie Marvela miał do powiedzenia. Na przykład to, że w ogóle generalnie żyjemy teraz w najgorszej epoce filmowej, jeśli chodzi o filmy, jaka kiedykolwiek istniała. On bardzo ciekawą teorię kiedyś wysnuł, że to było tak, że najlepszą dekadą do robienia filmów były lata 70. w Stanach Zjednoczonych. To była dla niego złota era Hollywood. Następnie po tym była dla niego była beznadziejna dekada, jedna z najgorszych, czyli lata 80. Potem znowu była świetna dekada, czyli lata 90. Czyli dla niego to jest na zasadzie takiego wahadła, które raz walnie w tą, raz walnie w tą. No i teraz powiedział, że to, co jest teraz, jest po prostu najgorsze, co było kiedykolwiek, wręcz sprawia, że lata 80. wyglądają jak Mistrzostwa Świata. Nie wiem, czy ja się mogę z tym zgodzić, ponieważ lata 80. no, wypluły z siebie bardzo dużo klasycznych, kultowych filmów i teraz wiadomo, nawet okej, jest coś takiego, taki tak zwane te cheesy 80s i tak dalej, jest tam tego troszkę, ale to się bardzo dużo osób na to pozytywnie reaguje. Okej, może nie ma, nie jest to aż, nie, wiadomo, to też nie jest tak, że to jest o wszystkim, nie? Ale jest taki styl lat 80., który może nie jest tak mroczny jak ten styl lat 70., ale mimo wszystko, nie wiem, no, tak jak ja słyszę i uczestniczę w rozmowach o kinie i o telewizji z dawnych lat, no to raczej o latach 80. też się wypowiadano pozytywnie. No więc tutaj ta opinia Tarantino mnie troszkę zaskoczyła. No, co do tego, to opinii, co jest teraz, ja ją absolutnie rozumiem. I mówię to ja, osoba, która bardzo lubi filmy Marvela i lubi ten świat i lubi te filmy oglądać. I w ogóle lubi filmy komiksowe. No, natomiast trzeba przyznać, że... I teraz to jest bardzo ważne, bo mamy ciągle wybitnych artystów, którzy dzisiaj pracują. Mówię tutaj o reżyserach typu pokroju Denis Villeneuve, o aktorach typu, nie wiem, Christian Bale, Leonardo DiCaprio. To są wszystko aktorzy, którzy są teraz bardzo aktywni, artyści, którzy są bardzo aktywni zawodowo i oni wypluwają jeden, Tarantino ciągle działa, tak? Wypluwają jeden za drugim coraz to świetniejsze, coraz to lepsze filmy. To, co moim zdaniem jednak nie da się, i to nie jest tak, że nie ma teraz dobrych filmów. Są świetne filmy, są doskonałe filmy, tak? Northman w tym roku chociażby, wspomniany przeze mnie, Top Gun, jeśli myślimy o kinie bardziej rozrywkowym, więc ja też nie odbieram słów Tarantino jako to, że teraz jest w ogóle do dupy i nie ma co oglądać. Absolutnie nie, natomiast nie da się ukryć, że jakby nie promuje się tych filmów tak bardzo, jakby można. A potem się ludzie dziwią, że te filmy na przykład nie zawsze się dobrze sprzedają. Głównie się teraz promuje wszystkie te filmy, wszystkie wysokobudżetowe produkcje oparte na komiksach, na jakieś sequele filmów sprzed iluś lat, rebooty itd., itd. I jakby spojrzeć na to pod tym kątem, co teraz jest na topie, jeśli chodzi o to, o czym się najwięcej gada, co się najbardziej promuje, no to faktycznie, no to wygląda nie tyle, że źle, bo że filmy są złe, no bo mówię, ja sam jestem fanem tych filmów, tak? Tylko no, jak tak szczerze stanąć na zewnątrz i spojrzeć na to tak obiektywnie, no to jest
mniej więcej jedno i to samo, tak? To jest gdzieś tam ten sam schemat, te filmy komiksowe jakoś mniej więcej według pewnego tego samego schematu przebiegają. No to nie jest coś, czemu się da zaprzeczyć. To się może dobrze oglądać i tam mogą być ciekawsze lub mniej ciekawe postacie, mogą być ciekawsze lub nie ciekawe wątki. Mogą nas, co niektóre filmy mogą nas zaskoczyć, reżyserzy niektórych tam rzeczy mogą nas zaskoczyć momentami, ale jednak jako całość, no to no widzimy w co poszli, tak, w ostatnich latach w Hollywood. I rozumiem, że tak na to patrząc, Tarantino może stwierdzić, że to nie jest dobra epoka dla filmów. Kolejną rzeczą, którą powiedział, był w podcaście Two Birds, One Cave, co bardzo mi się podoba, bo to jest podcast, który ja słucham, bo jestem olbrzymim fanem komika Tom Segura i cieszę się, że o moim ulubionym komiku jest tyle mówione teraz w mediach, bo właśnie był to u niego Tarantino to powiedział, że doszło ostatnio do takiego marvelization kina, tak, że właśnie to jest, że wszystko jest teraz robione pod to i jakby i w ogóle rozmawiali o koncepcji gwiazd kina, że już nie ma gwiazd kina. I Tarantino powiedział coś takiego, że w Kapitanie Ameryka, Kapitan Ameryka jest gwiazdą, a nie Chris Evans, że to Thor jest gwiazdą, a nie Chris Hemsworth. I jakby on coś takiego powiedział i teraz niektórzy to odebrali, że on mówi, że ci aktorzy to są w ogóle do dupy, nie ma w ogóle co o nich rozmawiać. I są pomijalni i nie są w ogóle, nie mają się nijak do tych prawdziwych gwiazd kina z lat 90. I najbardziej tutaj się oburzył ewidentnie Simu Liu, który grał Shang-Chi, który powiedział, że Tarantino i Scorsese się bawią w różne jakieś gatekeeping i że gdyby wszyscy te w Hollywood byli tacy jak oni, to on by nie zrobił tego filmu jako nie zagrał głównej roli w takim olbrzymim filmie, jaki był Shang-Chi. Co jest trochę słabe, bo Simu Liu akurat jest wręcz udowadnia troszkę tezę Tarantino. Nikt nie poszedł na Shang-Chi, żeby zobaczyć film Simu Liu w roli głównej. Może, znaczy nie mówię, no nikt, no, nie będzie, że nie nikt. Może Simu Liu miał jakichś tam fanów, którzy nie są, którzy mają w nosie komiksy, ale zobaczyli, że Simu Liu gdzie gra w filmie, to pójdą, zobaczą. Na pewno jacyś tam byli. Ale generalnie, w znakomitej większości, ten film osiągnął sukces nie dlatego, że Simu Liu w nim grał, tylko dlatego, że był to film w świecie Marvela. Simu Liu zagrał w nim świetnie i Simu Liu mi się bardzo podoba jako Shang-Chi, uważam, że idealnie pasuje do postaci, był świetny w tym filmie. Mało tego, życzę mu, że jak już się jego tam, powiedzmy, kadencja w Marvelu skończy, życzę mu wielu lat świetnej, fantastycznej kariery z różnymi filmami, mniej poważnymi, bardziej poważnymi, czymkolwiek sobie zażyczy. Życzę mu, żeby został prawdziwą gwiazdą kina i gdzie faktycznie ludzie będą iść do kina po to, żeby zobaczyć go, a nie żeby zobaczyć postać, którą gra. Bo no niestety, tak trochę jest, że te filmy kiedyś właśnie było coś takiego, że ludzie czekali na kolejny film z Sylwestrem Stallone, ludzie czekali na kolejny film z Arnoldem Schwarzeneggerem. To troszkę odeszło, że tak powiem, w niebyt, tak? Mamy ciągle, okej, jest Tom Cruise, jest Will Smith, chociaż już trochę mniej. I jakby, teraz jakby ludzie zwracają uwagę bardziej na film i bardziej ich przyciągają postacie. No i teraz można na to spojrzeć jako na coś dobrego, jakby na coś złego. No na pewno dobre jest to, że film przyciąga tematem, że film przyciąga postaciami. To ogólnie jako zjawisko jest bardzo dobre. I też trzeba pamiętać, że Tarantino nie powiedział, że w tych filmach nie grają gwiazdy. I nie powiedział, że z tych aktorów, którzy w tych filmach grają, gwiazdy nie mogą wyrosnąć. Absolutnie nie. I to jest chyba oczywiste. Mamy Roberta Downeya Jr. No, wątpię, żeby ktoś o zdrowych zmysłach nie nazwał Roberta Downeya Jr. gwiazdą kina. Moim zdaniem Benedict Cumberbatch jest tak już tuż. No już jest, on ma tyle ról za sobą, tyle nominacji do Oscara, po prostu Star Trek, Doctor Strange. On już jest moim zdaniem tuż, żeby właśnie też już można im powiedzieć naprawdę pełnoprawna, legitna gwiazda kina. Więc nie jest coś takiego, co jest ważne, żebym chciał, żeby gdzieś tam wyszło, że to nie jest tak, że on teraz gada, że Tarantino właśnie zjechał tych aktorów, którzy grają w tych filmach. Nie, bo to często gęsto są dobrzy aktorzy, którzy pracują cholernie ciężko nad tymi rolami. To są, umówmy się, te filmy dużo tych aktorów kosztują, oczywiście też im płacą za to dobrze, ale też ich dużo kosztują, jeśli chodzi o to, ile czasu, ile pracy trzeba w to włożyć. Więc to nie jest tak, że ktoś umniejsza temu, tak? Tylko fakt faktem jest, tak jak kiedyś się szło na film z jakimś aktorem, tak teraz się idzie na film, a kto tam gra, to w sumie nie jest aż takie ważne. I to bardziej, i oni nawet tego nie mówili, czy to jest dobre, czy to jest złe w tej swojej rozmowie. Tarantino nie mówił, czy to jest dobre, czy to jest złe. Znaczy, że mu może to troszkę przeszkadza, bo on lubił te czasy, kiedy się szło na film z daną gwiazdą. Więc to było takie, to jest jego zdanie, także on po prostu to tak pamięta, on się na tym wychował
i teraz tego nie ma i mu jest z tym dziwnie. I ja to rozumiem. Ja to rozumiem. I jakby, a jeszcze też a propos wracając do tego, że w jakiej erze, jeśli chodzi o kino, teraz żyjemy, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że obecnie mamy masę seriali, mamy masę miniserialów, które są na platformach streamingowych, no głównie teraz na platformach streamingowych, że bardzo dużo talentu, takich do dobrych, ciekawych, mocnych historii, nie idzie do kina, bo one się bardzo dobrze sprawdzają w takiej formie, żeby właśnie móc opowiedzieć historię przez kilka odcinków, a nie przez dwie godziny, żeby mieć możliwość rozbudować postacie, rozbudować wątki. Więc to też nie można tak na to patrzeć, bo na przykład w latach 90. No się rzeczy nie było tych platform streamingowych i tam na seriale, na miniseriale się patrzyło troszkę inaczej. I wtedy się tak często mówiło, że no telewizja to jest najchętniej dla aktorów, to na przykład taki bardziej przystanek przed karierą w kinie, tak? A jak ktoś skończył w telewizji, no to tak, ha, ha, ha. A teraz słuchajcie, mamy miniseriale z Russellem Crowe w roli głównej. Mamy serial z Terminology z Chrisem Prattem, który jest też swoją drogą z Marvela i teraz też już z niego rośnie prawdziwa gwiazda kina. Jest, on tam gra. Mamy Johna Krasińskiego, który jest świetnym obecnie aktorem filmowym, świetnym obecnie reżyserem filmowym. Ciągle gra w serialu na Amazon Prime Jack Ryan. Co prawda Jack Ryan się niedługo skończy, ale jest, tak? Jest teraz trzeci sezon, będzie czwarty i ostatni serial sezon Jacka Ryana. Więc no, teraz mamy to i tutaj mamy dużo wartościowych treści, dużo ciekawych tematów, dużo fantastycznych, głębokich historii, a w kinie po prostu jakby jest takie, można odczuć takie lekkie, jakby wiecie, takie zmiana środka, wiecie, przesunięcie środka ciężkości, nie, że kino widowiskowe, efekty, blockbustery, które no tak, z zewnątrz, z daleka wyglądają dosyć podobnie. Historie cięższe, ciekawsze i tak dalej też w kinie, ale też, wiecie, te się z kolei rozeszły na te dwie strony, nie? Więc no, myślę, że Tarantino miał trochę racji i jakby no też trudno, wiedząc kim on jest, wiedząc jakie on filmy robi, wiedząc jakie on filmy lubi, trudno się z nim nie zgodzić. Dobra, kończymy temat filmów, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I teraz zobaczymy, co było ostatnio. Nie miałem okazji się tym pytaniom przyjrzeć, więc będę tak dukał pomiędzy pytaniami. Sortuj według najnowszych jest. Marta, Paweł, czy ty widziałeś grę Lacerdy na żywo? To, że nie grałeś, wiemy. Ja osobiście po nikim nie jechałem za to, że uważa, że gra jest za droga. Powiedziałem swoje zdanie, bo tak jak wspomniałeś, mam prawo do komentowania, ale również komentarzy. Też nie zauważyłam, żeby ludzie po kimś jechali z tego powodu. Nie wiem, czemu stajesz się adwokatem jakiejś strony, która moim zdaniem w żaden sposób nie została zaatakowana. Żeby zrozumieć cenę Lacerdy, naprawdę powinno się ją zobaczyć na żywo, a potem zagrać. Jak już wiele razy wspominałem, wolę jedną grę Lacerdy od czterech innych, nawet tych dobrych euro, o których na przykład wspominałeś. Nie jechałem po nikim, tylko starałem się wytłumaczyć, skąd bierze się cena. Dodam jeszcze, że ja nie mam żadnych zniżek i kupiłem w Dragonite za 700 zł z Upgrade Pack. O, się kurde chwalisz, nie? Patrzcie, kurde, tu fan kupons. Ebać biedę. Żartuję. Janek Dota, mówisz o swoim koledze, który zagrał w Kanbanie. Ja powiem wam tak, ten Lacerda mnie coraz bardziej intryguje, Marta, a propos końcówki twojego komentarza. Jakby tak to skonstruowałaś, jakbyś się ze mną nie zgadzała czy coś, a wszystko to, co napisałeś, to jest praktycznie to, co ja powiedziałem w filmie. Dokładnie o tym mówiłem. Ja w żadnym momencie nie mówiłem, że ja wręcz jasno chyba dwa razy powiedziałem. Weather Machine zasługuje na tę cenę. Weather Machine jest wart tej ceny. Ja to bardzo wyraźnie powiedziałem. I ja absolutnie nie bronię, ja nie zabraniam nikomu nic mówić, nie zabraniam nikomu nic komentować. Nie, komentujmy, po to jest internet. I dokładnie jedyne, o co ja apelowałem, to jest to, żeby nie atakować i żeby właśnie nie traktować z góry, nie atakować, jak to napisałeś, tylko wytłumaczyć, skąd jest scena. Dokładnie robiłem, dokładnie o tym samym pisałem, mówiłem, o czym ty napisałeś. O co mi chodziło, tak? Ja nie mówię, ja nikomu nie bronię w ogóle komentować, gadać, absolutnie nie. Mi chodziło o to, że w tej całej dyskusji o cenie widziałem pewną tendencję do pewnego rodzaju komentarzy, która mi się średnio spodobała i chciałem o tym powiedzieć, tak? A kto, jak dyskutował i tak dalej, ja nie mówię, ja nikomu nigdy nie będę nic bronił. Absolutnie nie będę mówił, ty nie powinieneś mówić, ty nie powinieneś, mówię, ja widzę coś takiego, mi się to nie podoba. Widzę takie zachowanie gdzieś tam, mi się to nie podoba. Nie było tego zachowania dużo, ale widziałem to, tak? Widziałem dużo takich komentarzy jak twój, gdzie po prostu było to wszystko na spokojnie wytłumaczone. Super, okej. Okay. Mówię tylko, że po prostu, że widziałem też trochę czegoś innego i to coś innego mówię, bo to ja nienawidzę w świecie gier planszowych w żadnym hobby, w ogóle tego nienawidzę, tak? Jakiegoś takiego
to można nazwać tak ogólnie taki elitaryzm, gdzie po prostu jakby się zamykamy, nie pozwalamy, nie dopuszczamy innych i tak dalej, bo ktoś tam jest niewarty, bo coś jest niewarte i tak dalej. Nie, my jesteśmy tacy fajni, to jest taki tego, jest taki nasz taki elitarny klub, tutaj trzeba zawalczyć, żeby się dostać. Tą mentalność czasami widzę, bardzo często widzę na forum gier planszowych albo na grupie gry planszowe i nie jestem tego fanem. I uważam, że tam widziałem parę takich komentarzy, które mi się z tym skojarzyły, to jest wszystko, nic więcej. Ale generalnie się z tobą tutaj w 100% zgadzam. Co my tutaj mamy? Generalnie bardzo dużo komentarzy do mojej dyskusji, do tego, co ja powiedziałem. Bardzo dużo fajnych komentarzy, bardzo dziękuję. Troszek, Q&A. Jak już wspomniałeś o Descent Legendy Mroku, to mam pytanie. Jak daleko jesteś w kampanii? Ja zakupiłem grę rok temu i końca nie widać. Bałem się, że kupię drogą grę, którą przejdę w 3 miesiące. Jak mocno się pomyliłem? To tylko się słuchaj cieszyć. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo odłożyliśmy na półkę i już nie gramy. I zacząłem kampanię z Basią i żeśmy dużo żeśmy intensywnie zagrali, żebym mógł zrobić recenzję. Po recenzji nie było czasu do niej wrócić i teraz już jej, że tak powiem, w ogóle do niej nie wracamy. Więc no, nie jestem w stanie ci powiedzieć, gdzie skończyliśmy nawet, bo to już było tak dawno temu. No coś, co mogę zrobić? Wiem, tak, słuchajcie, a coś jest nie tak z Apple. Jak będę miał tylko chwilę, to do tego usiądę, nie wiem tylko kiedy to będzie. Sylwia Esz, ale gramy to będzie jednorazowa impreza, czy planowane są kolejne coroczne edycje? Jeżeli słuchałeś fragmentu gdzie rozmawiałem z Marcinem, co, na pewno jest wola i ochota. Czy się uda? Zobaczymy, trzymamy kciuki. Q&A Versob, co Kaczmar myślisz na temat gry planszowej The Last of Us, której kampania ruszyła ostatnio na Kickstarterze? Myślisz, że klimat jest możliwy do przeniesienia i czy z racji, że jesteś fanem obu części, jesteś zainteresowany planszową wersją? Nie jestem, znaczy jestem fanem i jestem zainteresowany wszystkim, co wyjdzie z marką The Last of Us, niezależnie od tego, jak bardzo bym nie był rozczarowany drugą częścią, jednakowoż nie grałem w nic innego tego wydawcy. Ja wiem, że ten wydawca ma ten Dark Castle, tę grę na koncie i ona zbiera bardzo pozytywne opinie, chociaż też w nią nie grałem. Więc nie wiem. Na razie się temu nie przyglądałem. Ja cały czas czekam na to, co Simon ogłosi. Bo też z kolei ja wiem, że Simon ma coś ogłosić w świecie The Last of Us i myślę, że tutaj będzie spora szansa, że to Portal wyda po polsku, więc tak jakby wiecie, tutaj nie wiem, czy to się ma szansę po polsku ukazać. Mam nadzieję, że tak i jeżeli tak, to się temu zacznę bardzo bacznie przyglądać. Natomiast chyba to jest coś na zasadzie, że dopóki nie wiem, czy to się może ukazać po polsku, to wolę sobie nie robić nadziei. Na zasadzie, wiecie, będę się temu przyglądał, nagle wyjdą jakieś super recenzje, że gra jest świetna, wow, a potem ani widu, ani słuchu po polsku, a z zagranicy będzie to kosztowało miliony monet. Nie wiem. Mam nadzieję, że jeżeli to będzie dobra gra, to do Polski dojdzie, trafi. Natomiast mówię, no czy da się przenieść klimat? Ciężko będzie. Znaczy, wiecie, no są gry o zombie, które fajnie oddają klimat zombie. Ja wiem, że tam dla was to nie są zombie, ale podobne coś, tak? Podobny gatunek, bym powiedział. Są gry postapokaliptyczne, które dobrze dają temat, jakby klimat gier postapokaliptycznych. Uważam, że w The Last of Us jest miejsce na dobrą grę planszową. Uważam jednakowo, że najlepszym rozwiązaniem dla gry planszowej The Last of Us, i teraz nie wiem, czy to będzie w tym wypadku, czy to w wypadku tej gry od Simonu, jest wzięcie części pierwszej, przede wszystkim tylko część pierwsza, i zrobienie czegoś na zasadzie takich misji pobocznych. Wiecie, coś na zasadzie jak Imperium atakuje, gdzie pojawiają się postacie znane z gry, znane z filmów, Gwiezdne Wojny, ale to jest coś, co się dzieje obok wątku głównego. I mi się to bardzo spodobało, jak to tam zostało zrobione, że właśnie mieliśmy, naprawdę sami mogliśmy sobie trochę w tym świecie poprzeżywać nowe przygody z takimi odwiedzinami znanych i kochanych przez nas postaci. Uważam, że w The Last of Us można to absolutnie zrobić, ale mało tego, uważam, że w The Last of Us można to zrobić tak, żeby gracze ciągle się wcielali w postacie znane z gry, w sensie w Joela, w Ellie, bo jeżeli ktoś oglądał The Last of Us, w The Last of Us, to wie, że tam jakby są fragmenty ich podróży, które są wycięte, jakby oni gdzieś tam idą, potem jest pokazane, jak już tam gdzieś tam dojechali, jest gdzieś tam ona się z Joelem schowała, jest potem pokazane, jak ona sama gdzieś coś zbiera, bo on tam, że tak powiem, dochodzi do siebie, bo był ranny, więc jest cała masa, tam można zrobić całą masę, ja bym zrobił z tego taki dungeon crawler, zbudowany jak na scenariuszach, tak jak, nie wiem, Massive Darkness czy Zombicide,
gdzie właśnie rozwiązujemy jakieś różne, rozgrywamy przygody Joela i Ellie pomiędzy tym, co się działo w tych różnych sytuacjach z gry. Uważam, że to byłby naprawdę, że to byłby właściwy sposób na to, żeby ugryźć ten temat. No. Nic więcej, to będzie Amerii, więc tutaj nic więcej, nic szczególnego nie wymyślimy, ale uważam, że fajnie było, żeby ktoś do tego podszedł mądrze, tak jak, żeby nie robić z tego kolejnej turlanki w stylu Zombicide po prostu, tylko na przykład, nie wiem, coś tak jak Eric Lang zrobił z Bloodborne'em, czyli jednak gdzieś tam to niby ciągle tam dungeon crawler z tymi figurkami na planszy i z walką z potworami, ale zrobiony, pomyślany na tyle ciekawie, że to miałem poczucie, że Bloodborne na tle, mam poczucie takie, słuchajcie, serio, że Bloodborne, gra planszowa na tle wielu, wielu podobnych, podobnych rozmiarów produkcji Simonu, naprawdę się wyróżnia. No jest czymś, jest takim budlem, takim trochę powiewem świeżości, że to nie było po prostu kolejne, tu masz przedmiot, tu ma, on ci daje tyle kości, rzucaj kośćmi, zabij potwory w zasięgu, coś tam. I ja bym chciał zobaczyć coś takiego, żeby The Last of Us było bardziej w stronę Bloodborne niż w stronę Zombicide na przykład. Dziękuję Ci bardzo za pytanie. Co tu mamy do Q&A jeszcze? Chyba końce. Uwaga. I uwaga. Radek Lenartowicz, ostatnie pytanie. Pytanko nie w temacie. Będziemy mogli spodziewać się jakiegoś materiału na temat Hero Quest. Gra zaraz wychodzi w polskiej wersji, a za granicą to niemal legendarny już Dungeon Crawler. Niestety nie. Nie. Widziałem, jakie to jest duże. Widziałem, czego to tam wymaga. Widziałem, co ja mam na półce do ogrania. Niestety nie dałem rady. Najmocniej za to przepraszam. Ale wygląda fajnie, faktycznie wygląda fajnie. Jakbym kiedyś miał, kurde... Hero Quest jest na szczycie listy takich tytułów, do których nie mam... Z których musiałem zrezygnować teraz, które mogłem wziąć do recenzji, na przykład, ale zrezygnowałem. Hero Quest jest jedną z tych gier, które jest... Mam taką listę, które mimo wszystko, jak będę miał trochę czasu w przyszłości, to chciałbym do nich wrócić. I Hero Quest jest z tych gier, które ostatnio wyszły, jest chyba na topie. Jest bardzo blisko przynajmniej szczytu. Tyle, moi drodzy, słuchajcie, za tydzień, na chwilę obecną za tydzień Geek Factor News planuje. Jeżeli by się coś miało zmienić w tym temacie, na pewno Wam o tym powiem, ale póki co bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję Wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was, moi drodzy, do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!